Marszałku, Wysoka Izbo, ja mam pytanie. Ja mam pytanie do tych z Państwa, którzy tutaj z tej trybuny wypowiadaliście się już w sprawie tej uchwały i wzdragacie się przed upoważnieniem rządu do niezaakceptowania takiego kształtu wieloletnich ram finansowych, który dla Polski będzie niekorzystny i będzie niewłaściwy. Weto w Unii Europejskiej jest normalnym narzędziem. Jest normalnym narzędziem działania i nie należy z tego rezygnować. Należy zapowiedzi twardego stanowiska używać. Nie przypadkiem Izba Gmin Cameronowi dała takie upoważnienie. Nie przypadkiem w innych krajach dzieje się podobnie. Nie wzdragajcie się przed tym. Projekt uchwały jest kompromisowy. Został wczoraj przyjęty w Komisji Europejskiej. Rzeczywiście wstrzymaliśmy się od głosu. A wstrzymaliśmy się dlaczego? Dlatego, że tę poprawkę zgłoszoną przez posła Szczerskiego proponujemy jeszcze raz rozważyć, a ona brzmi: Sejm wzywa Radę Ministrów do niezaakceptowania takiego kształtu wieloletnich ram finansowych, który nie dawałby gwarancji realizacji polskich interesów w Unii Europejskiej. Apeluję o to, żebyśmy to przyjęli. Rząd powinien podziękować.